Szczęść Boże w niedzielę Chrztu Pańskiego. Rok rocznie, przeżywając uroczystość Chrztu Pańskiego, zastanawiamy się, co ona ze sobą niesie. W różnych artykułach próbuje się wmówić, że Kościół w Polsce słabnie, że nasilają się podziały i nie ma jedności, że są ukryte pragnienia i fobie, tuszuje się nadużycia, zarazem, że nic się nie robi, aby było lepiej. Czy faktycznie tak jest? Odnosząc się do dzisiejszych tekstów, można powiedzieć, że słabość to nie wynik braku moralności w zachowaniu, ile brak odwagi w wyznawaniu wiary w Boga jedynego, objawionego w Jezusie Chrystusie w Duchu Świętym. Z pierwszego czytania, a dokładnie z jego kontekstu historycznego, wynika prosta rzecz. Naród jest w niewoli. Nie za bardzo ma możliwość zmiany swojej sytuacji, więc zrezygnowany zaczyna dostosowywać się do panujących warunków. Zaczyna wrastać w otoczenie. Zaczyna tworzyć nowy rozdział historii. Jest to jednak historia, która nie buduje na przeszłości, na tradycji. Nie inaczej dzieje się także dziś w naszym społeczeństwie. Czasem zmieniają się struktury władzy, a my nieustannie dopasowujemy się do tego, co nas spotyka. Tylko i nas dotyczy pewien brak. Brak odniesienia do przeszłości, gdzie neguje się wszystko, co było, mówiąc, że my zrobimy coś lepszego. Będziemy pokoleniem lepszym, nowocześniejszym. Drugim problemem jest brak odniesienia się do przyszłości, co mocno akcentuje się tym, że żyjemy tylko obecną chwilą. Jeśli nie ma umiejętności przewidywania, co nas może spotkać, tym samym nie ma troski o następne pokolenia. Jeśli mówiłem, że brakuje nam odwagi do obrony wiary, to znaczy, że nasza wiara, zewnętrznie jej oznaki są bardzo luźne. Bierze się wtedy, gdy nadchodzi mnie taka potrzeba. Modli się, gdy chce się uspokoić swoje sumienie. Spowiada się, gdy potrzeba wypełnić obowiązek wynikający z przykazania kościelnego, przystąpić do innego sakramentu lub przy okazji jakiejś uroczystości rodzinnych. Mydlimy oczy, jak to jest dobrze z naszym życiem religijnym. Ewangelia mówi o świadectwie, jakie wyraża Bóg Ojciec o swoim Synu. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Czy we mnie Bóg ma upodobanie? Co może mu się we mnie podobać? Obecność Boga w naszym życiu to nic innego jak Jego wejście w całe nasze istnienie, w naszą codzienność. Chcąc żyć Bogiem, nie możemy ograniczać Jego obecności do miejsc, które wydadzą nam się słuszne. Nie możemy mówić, że w chwilach słabości to Bóg może być obecny, ale gdy grzeszymy, to lepiej, żeby Go nie było, bo nam jeszcze zwrócił uwagę. Nie możemy ustawiać Boga, choćby wydawało nam się to słuszne i właściwe. Kto do kogo ma się dopasować? Bóg do nas, czy my do Boga? Zawsze traktujemy Boga jako kogoś stojącego wyżej, ponad człowiekiem. W tym dzisiejszym spotkaniu nad Jordanem On pragnie czegoś innego. Pragnie, aby potraktować Go jako jednego z wielu, na równi ze wszystkimi, jeśli w grę wchodzi prawda. Prawda o sobie samym. On po prostu ustawia się w kolejce, aby przyjąć chrzest, bo to jest teraz konieczne, aby ludzie mogli zobaczyć więcej. Chrzest Jezusa nie jest zagraniem na pokaz, pod publikę. Tym czynem pragnie pokazać, nie czynię niczego od siebie, ale zostałem posłany przez Ojca i w Jego imię będę działał. Ten gest ma także na celu wlanie odwagi w człowieka, aby spojrzał na siebie samego, na to, co w nas jest nie w porządku. Nie u sąsiadów, nie u innych, ale w nas. Bo łatwo jest powiedzieć o błędach innych, o złu, które jest obok nas. Trudniej zobaczyć w sobie popełniane błędy. Czy trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy ja czuję się z siebie zadowolony? Chrzest Jezusa jest tylko przykładem, że mamy żyć w prawdzie o sobie samym. Chrzest jest także odwołaniem się do posłania każdego z nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kiedy byliśmy chrzczeni, nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na ten dar naszą wiarą. Ale przecież od tamtego dnia wiele czasu upłynęło. Można pytać, co ja zrobiłem dla swojej wiary? Jak wiarę wzbudziłem w swoich dzieciach, w podopiecznych, w najbliższych? Teraz jest czas kolędowy, więc i mam okazję, aby zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Nie boję się zapytać, jak wygląda życie parafialne danej rodziny. Ludzie chodzący do kościoła od razu dzielą się swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami. Mają jakieś pytania. Obcy w parafii moje pytanie kwitują natychmiast odpowiedzią: wszystko jest w porządku, już tyle lat należymy do parafii, nic nam nie przeszkadza. A co za tym idzie? Często nic nas nie interesuje. I zmian na lepsze nie widać. A szkoda.
Problemem jest brak wspomnianej odwagi. Co więc zrobić? Czynić wszystko, co zmierza do bliskości z Bogiem. Ktoś będzie próbował nas ustawiać po swojemu, będzie wmawiał nam, że jest źle i w to uwierzymy. Jeśli jednak będziemy opierać się na naszej wierze, to nie damy się zastraszyć. Tam, gdzie wiary nie ma, będziemy ją wyznawać. Gdzie się ją krytykuje, będziemy ją bronić. Tam, gdzie są wątpliwości, będziemy wspierać. Bo sam Bóg stoi za nami i mówi: to jest mój syn umiłowany, to jest moja córka umiłowana, w których mam upodobanie. Z takim wsparciem śmiało możemy iść do ludzi, chociaż oni nas nie będą chcieli słuchać. Być odważnym to wybić z ręki argumenty mówiące, że Kościół to miernota, więc trzeba szukać czegoś innego. Jesteśmy ochrzczeni, a to nas do wiary zobowiązuje. Szczęść Wam Boże.